Witam Was w pierwszym filmie na kanale FootLol. Każdy fan piłki nożnej zapewne wie już, że młody obrońca Lecha Poznań, Jan Bednarek, w najbliższym okienku transferowym przeniesie się do Southampton. Prawdopodobnie, bo w meczu z Anglikami perspektywa transferu chyba troszeczkę się mogła oddalić. Jedynie bramkarz Jakub Wrąbek, jak i bohater dzisiejszego filmu na tle całej drużyny otrzymali ocenę względną. Internet oczywiście o występie Polaków nie dał zapomnieć, a w połączeniu z informacją o transferze Bednarka memów nie mogło zabraknąć. Więc może przygoda Bednarka z zagraniczną piłką to tylko marzenie jak tutaj. W każdym razie w tym meczu na tle reszty chłopaków grał solidnie, jednak spowodował rzut karny oraz otrzymał dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną. Na pewno ta sytuacja nie pomogła Polakowi w kontekście transferu. Jan Bednarek przez rok w latach 2011-2012 grał dla MSP Szamotuły. MSP, czyli Młodzieżowa Szkoła Piłkarska, słynie ze szkolenia znakomitych bramkarzy. Jej wychowankiem jest m.in. Łukasz Fabiański czy Maciej Rybus, który obecnie gra w barwach Olympique Lyon. Szkółka współpracuje z takimi klubami jak Wolfsburg czy wspomniany wcześniej Southampton. Pozwala to sądzić, że Bednarek może stać się kolejnym sławnym wychowankiem tego klubu. W barwach Kolejorza zadebiutował w wieku 17 lat w wygranym meczu 2-0. Na swoim koncie posiada już indywidualną nagrodę. W ubiegłym roku w plebiscycie piłki nożnej wygrał w kategorii Odkrycie Roku. W poprzednich latach nagrodę tą zdobywali Bartosz Kapustka czy Arkadiusz Milik. Jeśli faktycznie dojdzie do transferu Bednarka, stanie się on najdroższym piłkarzem kupionym z polskiej ligi. Do tej pory miano te piastuje Adrian Mierzejewski, za którego Trabzonspor zapłaciło ponad 5 milionów euro. Osobiście mam nadzieję, będzie dobrze. I już niebawem będziemy mogli zobaczyć naszego rodaka walczącego z takimi piłkarzami jak Marcus Rashford czy Diego Costa. Pamiętaj, aby dołączyć do grupy FootLol na Facebooku. Nie zapomnij ocenić tego filmu i oczywiście zostaw suba, aby nie przegapić kolejnych filmów.